Dzisiaj mam dla Was zakupy ubraniowe znowu, ale lubicie takie, takiego typu filmy, dlatego postanowiłam dzisiaj znowu nagrać. Nie mam tego dużo, ale parę rzeczy jest, więc zaczynamy. Zaczynamy może najpierw od biżuterii, bo kupiłam jeden zestaw. I to jest zestaw z H&M-u, który składa się z trzech różnych naszyjników. I to raczej powinniśmy nosić razem, To jest taki zestaw, który można nosić razem i on składa się właśnie z trzech naszyjników. Pierwszy to jest ten, który mam dzisiaj na sobie, czyli taki skrzydełko. Drugie to jest taka blaszka z napisem Get Lost. I ostatni naszyjnik to jest już srebrny z takim kłem. Miałam go w jakimś stroju z Outfit of the Week. I właśnie bardzo podoba mi się ten zestaw. On kosztuje chyba około 20 zł, więc nie tak dużo. Dlatego jeżeli szukaliście takich zestawów właśnie połączonych, to koniecznie zajrzyjcie do H&M-u, bo mi się właśnie to bardzo podoba, ale nie mogłam znaleźć takiego zestawu, a też ciężko na przykład jest dobierać różne rzeczy do siebie, bo nie zawsze mają dobrą długość. Dlatego właśnie cieszę się, że znalazłam ten zestaw. No i co, przechodzimy już do ubrań i może najpierw zaczniemy od takiej jednej rzeczy niewyjściowej, bo to są leginsy na siłownię, które już chciałam mieć od dłuższego czasu i w końcu udało mi się je kupić. To są takie leginsy. Widzieliście już je na Instagramie, gdzie pokazywałam Wam, to znaczy miałam je na sobie na zdjęciu z Jayem Cutlerem, który przyjechał do Wrocławia ostatnio. No i napisałyście, że w tych spodniach moje nogi wyglądają jak, że mam nogi jak mutanty, a nie takie chudziutkie jak naprawdę. Tak naprawdę to nie mam chudziutkich nóg i mam trochę grube, ale no bez przesady. Ale te leginsy bardzo mi się podobają i cieszę się, że je kupiłam. I one kosztowały, wiecie, to one normalnie kosztują 180 zł, a ja je znalazłam na stronie, nie pamiętam jakiej, ale ona była wyszczególniona w tych zniżkach z gazetami. I tam właśnie znalazłam zniżkę, to było minus 18%, ale i tak na stronie było minus 20% i skorzystałam z tej oferty minus 20% i chyba za nie zapłaciłam 120 zł. Dużo, ale chciałam właśnie mieć jakieś fajniejsze leginsy, więc sobie postanowiłam zafundować je. I teraz już przechodzimy do tych normalnych rzeczy. Zaczniemy najpierw od jednej koszulki. I to jest koszulka, którą o dziwo znalazłam w Mohito. W życiu bym się nie spodziewała, że taką bluzkę znajdę w Mohito, no i właśnie taką znalazłam. I to jest napisane Who said nights were for sleep? I to jest niby stwierdzenie Marilyn Monroe. I ona wygląda tak. Bardzo mi się podoba, jest fajna, taka luźna na co dzień. Miałam już ją na zdjęciu na blogu, więc jeżeli jesteście ciekawi, to Wam podlinkuję. Ale i tak Wam pokażę, jak te rzeczy wyglądają na mnie. Więc to są te dwie rzeczy, więc to ja sobie to położę tutaj. I teraz przechodzimy do... Pokażę Wam teraz sweter, który nie wiem, czy zatrzymam, bo nie do końca jestem przekonana do niego. To jest w ogóle rozmiar L, więc dosyć dużo, ale mniejszych nie było, a bardzo mi się spodobał wtedy. I wygląda tak. To jest taki po prostu zwykły sweter kremowy i on kosztuje 50 zł, więc nie jest to dużo. Ale jakoś teraz już mi się tak średnio podoba. Przymierzę go, zobaczycie jak wygląda na mnie i napiszcie mi, co o nim sądzicie, czy go oddać, czy nie. Bo jeszcze mogę go oddać i chyba właśnie tak zrobię. Ale kupiłam go, więc pokazuję. Tą rzecz już widzieliście i widzieliście ją w Outfit of the Week. To jest ta taka kurtko-narzutka z Sinsay, która bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Nie będę tak mocno już Wam jej pokazywać, bo to zmienia światło, a i tak dzisiaj jest średnie. I to jest narzutka Sinsay. W życiu, tak samo jak z tą koszulką z Mohito, w życiu bym się nie spodziewała, że taką kurtkę znajdę w Sinsay, ponieważ ona jest naprawdę dobrze wykonana, świetnie wygląda i no naprawdę jest czad. Ona kosztuje 100 chyba złotych albo 120, więc taka cena do przejścia. Na pewno nie jak na Mohito, bo powiedziałabym, że powinna być tańsza jak na Mohito, no na Sinsay. No ale okej, wygląda świetnie, bardzo mi się podoba kolor i naprawdę jestem z niej zadowolona, ale Wam też się podobała w tym filmie Outfit of the Week, bo pisałyście mi to w komentarzach. I teraz jeszcze zakupy z tego ostatniego weekendu zniżek z gazetami i kupiłam dwie rzeczy w Reserved i wiecie co, żałuję, że nie kupiłam więcej tych bluzek, bo po prostu to jest teraz moja ulubiona bluzka. Ona wygląda tak, to jest po prostu taka zwyczajna bluzka, już widziałyście ją też na Instagramie,
Ja mam rozmiar M, chciałam kupić większą, ale nie było, bo lubię taką właśnie takie luźne, ale ona kosztuje 50 zł, więc tak się zastanawiam, czy to jest dobra cena, czy zła. W C&A za tą cenę kupiłam sweter, a tutaj takie tylko takie w siuziu, więc nie wiem, bardzo mi się podoba i chciałabym więcej kolorów, no ale właśnie za te 50 zł trochę dużo. Ja ją kupiłam minus 20%, dlatego było mi lżej, no ale nie wiem, dajcie mi znać, co sądzicie. I ostatnia rzecz z Reserved to jest ta bluza, którą już widziałyście i w filmie, i na Instagramie, i cały czas się mnie pytacie, skąd ją mam. Więc to jest bluza z Reserved i ja mam ją w rozmiarze M, bo nie było mniejszych i Alan mówił, że właśnie lepiej bym wyglądała w mniejszym rozmiarze, ale ja się uparłam i tak wzięłam ten rozmiar. Ona kosztowała chyba 120 zł, więc dosyć sporo, no ale stwierdziłam, że mi się podoba i tak już tyle kasy wydałam, więc czy wydam 50 zł więcej, czy mniej, to już chyba żadna różnica, i tak jestem spłukana. I naprawdę strasznie, bardzo mi się ta bluza podoba i świetnie się w niej czuję i uważam, że dobrze w niej wyglądam. Chociaż wy piszecie, że nie podkreślam swoich kształtów, ale ja nie zawsze lubię podkreślać swoje kształty, tym bardziej, że na przykład ja marzę o tym, żeby nosić obcisłe spódnice, ale przez to, że mam te wcięcia w biodrach, no to wyglądam, tak jak wam mówiłam w jakimś tam tagu, że wychodzi na to, że biodra mam prawie przy kolanach i to jeszcze bardziej sprawia, że wydaje się większa w biodrach. Nie wiem, może kiedyś przyzwyczaję się do tego albo jakimś cudem mi to zejdzie. Pewnie nie, ale przynajmniej się wolę, może będę się oszukiwać, żeby nie stracić nadziei. I ostatnie już dwie rzeczy, to są spodnie, bo mówiłam wam, że potrzebuję jakichś spodni. I znalazłam te, to są po prostu idealne spodnie. Nie idealne, prawie idealne. Nie są idealne dlatego, że mogłyby mieć jeszcze większy stan, no ale nie narzekam. I to są spodnie z F&F. W życiu bym nie powiedziała, że znajdę. W ogóle widzicie, same zaskoczenia w tych zakupach, bo naprawdę nie powiedziałabym, że znajdę takie fajne spodnie w F&F. A znalazłam i kosztowały tylko 90 zł. Mówię tylko, bo zaraz pokażę wam spodnie, które kosztowały dużo więcej. I wydaje mi się, że spodnie w tym momencie są dosyć drogie, ale właśnie znalazłam je za 90 zł, jeszcze minus 20%, więc zapłaciłam za nie 72 zł, jakoś tak. I naprawdę one świetnie leżą, są bardzo wygodne, świetnie mają kolor, są obcisłe, no po prostu bardzo, bardzo mi się podobają. Ja mam je w rozmiarze 34, więc dosyć... Znaczy, myślałam, że nie wejdę w nie, no ale nie weszłam, o dziwo. One mają też trochę lajkry, streczu, więc pewnie troszeczkę się rozciągną, ale mam nadzieję, że nie za bardzo, bo teraz są idealne. No i zresztą możecie zobaczyć, jak one pięknie, cudownie leżą. I drugie spodnie, to już ostatnia rzecz w tych zakupach. I to są spodnie, które kupiłam w Pull&Bear i właśnie za nie zapłaciłam 140 zł. I też nie wiem, czy ich nie oddać, bo podobają mi się, ale 140 zł... Po prostu bije się cały czas ze sobą. I to są takie spodnie. Teraz pewnie patrzycie na to i myślicie, jak ty w to wejdziesz? Ale no, jak widzicie, trochę się rozciągają, więc wejdę. To jest rozmiar 34. I one są właśnie, one są z wysokim stanem, co bardzo mi się podoba. Ja uwielbiam spodnie z wysokim stanem, bo jeżeli mam niższy stan, to po pierwsze wydaje mi się, że moja pupa to jest zmiażdżona. Poza tym po prostu nie czuję się wygodnie, bo czuję, że mi one zaraz spadną, dlatego wolę wysoki stan. I to, co jest w nich dziwnego, innego, to to, że mają takie przetarcia na kolanach. To nie są takie typowe dziury, jakie możecie znaleźć teraz wszędzie, tylko są jakieś takie przetarcia. Wolałabym właśnie te dziury, ale no nie wiem. Dajcie mi znać, co o nich sądzicie. Nie piszcie mi, że wygląda w nich grubo i tak dalej, bo ja po prostu jestem gruba na dole. Więc... pogódźmy się z tym. No i właśnie nie wiem, kurczę, podobają mi się i mają dobrą długość, z tego co pamiętam, bo nie mierzyłam ich ostatnio. Ale no właśnie, kurczę, nie wiem. Tak mi się podobają, aż 140 zł. Nie wiem, jeżeli macie spodnie z Pull&Bear i macie je od dłuższego czasu, i to dajcie mi znać, jak się sprawdzają, czy zaraz się nie zniszczą i nie wiem, przetrą, wytrą i w ogóle podrą. Mam taki... Nie, po prostu nie wiem, no bardzo mi się podobają, ale znowu 140 zł.
Dobra, to wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, co Wam udało się w ostatnim czasie upolować, czy już robicie zakupy na jesień, kupujecie swetry, szaliki, kurtki i tak dalej. Jestem ciekawa, czy coś upolowałyście. Jeżeli tak, to jeżeli... Ej, chodźcie się zabawimy. Patrzcie. Jeżeli coś takiego kupiliście, to jeżeli macie Instagrama, wrzućcie go na to zdjęcie z tym elementem na Instagramie i ohashtagujcie Mysydząca Lita, albo dajcie mnie jako małpa Mysydząca Lita, to wtedy chyba to tak zobaczę. I się pobawimy. Co? Jeżeli coś takiego, jeżeli macie ochotę oczywiście, to wrzucajcie, bo chętnie bym zobaczyła, co kupiliście ciekawego. Może coś w końcu od Was podpatrzę, a nie Wy tylko ode mnie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia, buziaczki!